Wczoraj Denis Załęski zabrał głos pierwszy raz po kilkutygodniowej przerwie od social mediów, wrzucając zdjęcie po operacji więzadła oraz na chłodno odnosząc się do swojej niechlubnej przegranej oraz kontuzji nogi. W dość obszernym poście Bad Boy informuje m.in., że poza rekonstrukcją całkowicie zerwanego więzadła krzyżowego, operowana musiała być też doszczętnie zniszczona łąkotka. Załęski dodał, iż oddał się w ręce jednego z najlepszych chirurgów w naszym kraju i noga jest w pełni naprawiona. Denis nadmienił, że w ten sposób udowodnił wszystkim niedowiarkom istnienie urazu oraz dodał, iż zapamięta zachowanie osób, które w swoich wypowiedziach po Heilig 6 podważały jego prawdziwość. Po raz kolejny przeprosił on zarówno Pawła Tyburskiego, jak i swoich fanów za przebieg marcowej walki i jednocześnie podziękował wszystkim osobom, które pozostały przy nim i wspierały go bez względu na jego ostatnie poczynania w oktagonie. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy, zarówno tych wspierających Bad Boya i życzących mu szybkiego powrotu do zdrowia oraz gratulujących umiejętności przyznania się do błędu, jak i wytykających mu przede wszystkim łamanie zasad walki bokserskiej poprzez próbę wyprowadzania kopnięcia oraz zatajenie kontuzji. Do tych zarzutów Denis odniósł się po jakimś czasie na Instastories, tłumacząc, że przed pojedynkiem dostał zielone światło od dwóch lekarzy, a sama federacja nie dopuściłaby go do walki bez zgody specjalistów, dementując tym samym komentarze, jakoby umyślnie wyszedł on z kontuzją do walki. Następnie Bad Boy po raz kolejny, tym razem na chłodno, odniósł się do nielegalnego kopnięcia, które wyprowadził w walce z Tyburskim. A czemu zacząłem kopać? Nie wiem sam, nie mam na to wytłumaczenia, które was zadowoli. Czując ból w nodze i wiedząc, co mnie czeka, chyba po prostu zadziałałem instynktownie i zrobiłem głupotę, za którą już kilka razy przeprosiłem i nie zamierzam więcej wałkować tego tematu. Nie wierzę, że nigdy nie zrobiliście czegoś, nie umiejąc tego logicznie wytłumaczyć. Ludzie popełniają błędy, a sztuką jest się do nich przyznać. Ja to w 100% biorę na klatę i tyle w temacie. Wczoraj wieczorem odbyła się pierwsza konferencja zapowiadająca 18. edycję Gali Fame MMA, która dojdzie do skutku już 20 maja w łódzkiej Atlas Arenie. Wydarzenie było dość barwne i na żadnym z paneli raczej nie można było narzekać na nudę oraz brak dymów, a praktycznie w każdym zestawieniu iskrzyło pomiędzy zawodnikami. Na konferencji poznaliśmy także pełną kartę walk, w której doszło również do niespodziewanych zmian. Podczas pierwszego panelu został ogłoszony Mateusz Spysiński, czyli youtuber specjalizujący się w kontencie komentary, czekający na debiut w organizacji Fame już półtora roku, który zmierzy się z Jakubem Paramaxilem Frączkiem, czyli streamerem znanym głównie z platformy Twitch, na której został zbanowany. Walka będzie toczona na zasadach MMA i potrwa 3 rundy po 3 minuty. Mimo większego doświadczenia Paramaxila, który ma już za sobą przegrany debiut w klatce z Franiem na Gali Fame 15, a także dość wyraźnej przewagi wzrostu, faworytem starcia w oczach bookmacherów jest Spysiński, który zawalczy w Łodzi po raz pierwszy w życiu. Z nowo ogłoszonych par, których jeszcze nie omawialiśmy na kanale i które pierwszy raz zasiadły przy stole Fame MMA na panelu otwierającym konferencję, mamy drugi na karcie walk pojedynek kobiet, w którym zmierzy się debiutująca we Freak Fightach Liza, a więc influencerka, która popularność w Polsce zdobyła głównie za sprawą wspólnych streamów na Twitchu z Franiem, kontra Dominika Rybak, czyli influencerka znana głównie z TikToka i jednocześnie bardzo perspektywiczna zawodniczka, która ma na swoim koncie dwa wygrane Freak Fightowe pojedynki na gali Prime MMA. Wśród przed chwilą omawianych zestawień na pierwszym panelu zasiedli również Daro Lew oraz Nathan Marcoń, a więc bardzo ostro skonfliktowani zawodnicy, pomiędzy którymi doszło do próby rękoczynów jeszcze przed konferencją. Dawaj, dobra, luz, ej. Bojowe nastawienie obu zawodników błyskawicznie uaktywniło się także na samym wydarzeniu, jeszcze zanim którykolwiek z nich zdołał zabrać głos. Daro Lew chwilę po wyczytaniu przez anonsera jego nazwiska rozdarł na oczach widowni poduszkę z pierzem, po czym podbiegł do stołu i cisnął nią w stronę Marconia. Po tym zajściu panowie kilkukrotnie próbowali ruszyć do siebie w celu wymierzenia sprawiedliwości, lecz za każdym razem ochrona była na posterunku i powstrzymywała ich od skrócenia dystansu. Darek, siadaj! Zaraz do wszystkiego! Darek! Darek! Podczas samego panelu panowie wiele razy w ostrych słowach wymienili się uprzejmościami, a w pewnej chwili Pierzasty musiał konfrontować się z dwoma oponentami, ponieważ do mikrofonu przeznaczonego dla widzów podszedł Piotr Szeliga. Były hokeista zgłosił gotowość do tego, by skrzyżować ręce z Nathanem jeszcze na tej samej gali po jego walce z Michałem Pasternakiem. Nathan przystał na taką propozycję pod warunkiem przyznania mu tego tytułu osobitego wynagrodzenia. Pomysł został jednak oddalony, a panowie jeszcze przez dłuższą chwilę przerzucali się wyzwiskami w swoją stronę. Nie, Szeli! Dobra, śmieci! Jak masz jeszcze koz w nosie, to ja mam dla ciebie serek kozi. Masz! Kozy się skończyły, proszę, masz! Słuchaj, ja tym gilem cię zabiję, człowieku. Tak? No hop, z me czy bez me gilem? Bez me no. O k***a, no, to masakra. Tylko z gagi nie dostań od tych kus, jak p***sz codziennie. Dalsza część pierwszego segmentu konferencji przebiegała w spokojniejszej atmosferze głównie za sprawą dopuszczenia do głosu jego pozostałych uczestników. O ile w zestawieniu Spysiński-Paramaxil była lekko zagęszczona atmosfera i panowie co jakiś czas wbijali sobie szpilki, to ja Wojtkowi powiedziałem: Wojtek, błagam cię, daj mi byle kogo, i nie sądziłem, że Wojtek weźmie to dosłownie.
To ludzie pytają mnie, z kim się będę bił? Ja mówię, ze Spisińskim. Z kim? Powiedziałem, to już uprzedziłem. Cały czas. O tyle pomiędzy paniami była neutralna atmosfera, gdyż tak naprawdę nie miały one wcześniej ze sobą żadnej styczności i nie ma pomiędzy nimi żadnej złej krwi. Pod koniec panelu poszczególni zawodnicy stanęli ze sobą do face to face'ów i po raz kolejny zaiskrzyło między Marconiem a Darol Vem. Podczas pierwszego zbliżenia Darek wykorzystał pasywne zachowanie Natana i poczęstował go soczystym liściem w twarz, informując po chwili, iż była to kara za określenie go jednym z bardzo obraźliwych słów. Jesteśmy kwita, a reszta załatwimy w tym, w oktagonie. Podczas drugiego podejścia ciśnienia nie wytrzymał z kolei Marcoń, który zdołał kopnąć swojego oponenta w rękę. Na początku drugiego panelu konferencji poznaliśmy kolejne nowe zestawienie, które zostało zorganizowane na ostatnią chwilę, zaledwie około dzień przed wydarzeniem. Będący na fali wznoszącej po efektownej wygranej z Wiewiórem Alan Kwieciński zmierzy się z Tomaszem Zadymą Gromadzkim, czyli zawodowym bokserem legitymującym się rekordem 12-5-1, a także jednokrotnym zwycięzcą turniejów walk na gołe pięści w Federacji Gromda. Panowie zawalczą ze sobą w MMA i o ile Alan ma już za sobą 7 pojedynków w tej formule, z których wygrał jednak tylko 2, o tyle dla Gromadzkiego będzie to debiut w tej płaszczyźnie. Sumując jednak doświadczenie w sportach walki bez podziału na formuły, Zadyma znacznie góruje starzem nad Alanem, który z kolei dysponuje lepszymi warunkami fizycznymi i jest niespełna 10 cm wyższy od rywala. Aktualnie faworytem starcia jest Gromadzki. Jak się okazuje, to zestawienie zostało przygotowane ze względu na konflikt pomiędzy zawodnikami, który rozpoczął się podczas seminarium pięściarskiego prowadzonego przez Zadymę, na którym Alan był obecny jako uczestnik. W ogóle nie spotkałem się w życiu, znaczy takim, żeby na jakimkolwiek seminarium, które prowadziłem, ktoś tak gwiazdorzył i tak się zachowywał. Normalna sprawa, na seminarium bierzesz kogoś do pokazania akcji i on ma, mówisz mu co ma zrobić i tak, tłumaczę mu, przeciwnik bije lewy prosty, a my robimy unik i tak jeszcze zanim powiedziałem mu, dobra, zaczynamy, tłumaczę coś wszystkim, a on wtedy od razu mi strzała w gębę. Oczywiście zrobiłem unik, mimo że nie patrzyłem w ogóle na niego, tylko on był z boku całkiem. No i tak patrzę na wszystkich, mówię, no i co? Opuścił rękę, czy cofnął rękę? Ja mówię, tak, i to go zdradziło. Normalna sprawa, no przecież kurczę, każdy wie, że po tym seminarium w boksie siedziałem dużo, tylko kawał chleba zjadłem, to po prostu tłumaczę i uczę, tak jak będę nie robić. Jak on to usłyszał, czerwony się zrobił, góle wielkie takie, nie? Chodził cały czas, jak pokazałem jakieś techniki, to gdzie wchodzi. W ogóle krzyczał tam, w ogóle wyszedł wcześniej, jakoś czasem drzwiami w ogóle. W dalszej części Zadyma nadmienił, iż zdarzało mu się wspominać o zachowaniu Alana w przestrzeni medialnej, co zostało odebrane przez Kwiecińskiego jako szukanie atencji celem zdobycia walki. Alanik w odpowiedzi delikatnie podgryzł rywala, odnosząc się do jego zabawnie brzmiącej wady wymowy oraz szybkiego słowotoku, który dodatkowo utrudnia jego zrozumienie, oraz oznajmił, że on po prostu wyraził swoją opinię na temat jego zdaniem nudnego seminarium. Nawet każdy mówił z internautów. Macie jakiś translator, bo ja kurwa nic nie rozumiem, ty. Jedynie co zrozumiałem z tej całej obszerny tej wypowiedzi. Nawet jak robiłem podcast i wywiad, to nawet ten, co potem na dole miał tłumaczenie zrobić i pisać, to nawet on pierdolną się i błędy zrobił, więc wybaczam ci to, ale wiesz. Ten konflikt zaczął się od tego, co mówię, prowadzić seminarium, racja, ale ja wtedy wyraziłem tylko swoją opinię, że było nudne. Tak jak walki Michała są nudne, jak flaki z olejem, tak twoje jest akurat seminarium było nudne. W dalszej części panowie kilkukrotnie wymienili się uprzejmościami oraz dyskutowali na temat genezy ich konfliktu, jednak bez przesadnie złej krwi i głównie w humorystycznej atmosferze. Alani, ty pozostaniesz moją dziś. Zobaczymy 20. Tak pociesznych nastrojów nie było jednak pomiędzy innymi uczestnikami drugiego panelu konferencji. Michał Pasternak zasiadł w towarzystwie bardzo ostro skonfliktowanego z nim Alanika oraz swojego rywala Piotrka Szeligi, z którym także w ostatnich dniach dość ostro zaognił się spór, głównie za sprawą docinek w mediach społecznościowych oraz prześmiewczych filmików publikowanych głównie ze strony Vampira. Współprowadzący kanał EBEBE postanowił na konferencji kontynuować swoją humorystyczną i jednocześnie zaczepną konwencję, zakładając t-shirt ze zdjęciem Szeligi odnoszący się do słynnej afery Gilowej, co na starcie podkręciło atmosferę. My ogólnie robimy całą kolekcję, a dzisiaj mamy taką, nie? No. Ostatnio mieliśmy z Marcinem, a teraz mamy ze Szczeliną. Szczelinę po walce to będziesz miał na sobie. Okej. Zobaczymy. Nie strasz, Ale ja cię nie straszę, ja cię tylko informuję. Jednym z głównych wątków sporu pomiędzy tymi zawodnikami były kwestie dotyczące czynników decydujących o angażu danych zawodników w federacjach freakfightowych. Szeliga ocenił, iż Pasternak swoją obecność w Fame MMA zawdzięcza występom na kanale EBEBE oraz jemu samemu, gdyż zdecydował się wybrać go jako rywala. W pewien sposób Piotrek zdyskredytował również pozycję Pasternaka jako zawodowego fightera. Z taką
wizją nie zgodził się sam zainteresowany, który wyraził swoje odmienne zdanie i finalnie wywiązała się z tego ostra wymiana zdań, zwieńczona intensywnym face-to-face'em. Słuchaj, Michał, taka jest prawda w sumie, że gdyby nie EBB, to by ciebie tu nie było. Ale ty, Piotrek, z czego jesteś znany? Zaistniałeś jako kto? Jako trener personalny i motywator psychofizyczny. Jakby nie to, że miałeś jakichś klientów jako trener personalny, też by cię tu nie było, tak? Nie, nie. Ja ogólnie wcześniej, to dawno, dawno... Dobra, opowiedz kiedy indziej tą historię. Przejdźmy do dalszego tematu. A no, w takim razie ci na imieniny, nie? Jak słuchaj, nie potrafisz wysłuchać drugiego człowieka, to tym bardziej mówię, jesteś śliski. Słuchaj, ty myślisz, że przychodzisz tutaj wielki sportowiec, że jest na trenie. Wiesz, po co jest podawany tren? Jesteś w federacji fajtowej, jako sportowiec. Cześć. Ale to jest prawda, że gdyby nie ja, to ciebie by tu k***a nie było. Ja jestem częścią tego widowiska, a ty się dopiero stajesz. I znowu wszystko dzięki wam. TV? Tak? No, co jeszcze powiesz? Denerwujesz. Dobra, zamknij. No to zobaczymy. No, zobaczymy. No co? No, no co? No kurczę. No co? No co? No i to jest rozmowa z nimi. No co? No co? No tyle potrafisz. Do bardzo ofensywnych dyskusji dochodziło również pomiędzy Pasternakiem a Alanikiem. Panowie dostali jednak dużo mniej czasu antenowego, podczas którego skupili się głównie na obrzucaniu się błotem, nie szczędząc bardzo obraźliwych określeń. Argumenty merytoryczne zeszły na drugi plan. Pan Mirek Okciński powiedział, że w Akademii Sportu Wilanów trenujemy tylko MMA i bijemy się tylko w MMA. No a jednak przyszedł za pieniędzmi tutaj. No to. No i kto to tu jest sprzedajną k***? Ty d***o. Ty k***o jesteś sprzedajna. Ty jesteś sprzedajną k***o. Do konfrontacji słownej pomiędzy Alanem a Michałem Pasternakiem doszło również poza kulisami w Mediarumie. Wampir zapowiedział, że prędzej czy później wpadną na siebie z Alanem i nie będzie wtedy tak uśmiechnięty i wygadany. Co zrobisz? Kiedyś na siebie wpadniemy. Tak? I co zrobisz? Zobaczymy, jak będziesz trwał. No. Jak będziesz się cieszył, będziesz się bać. Dobra, ale nie teraz, nie przy sprzęcie. Nie możesz ubliżać, ja już nie mogę, nie? Widzisz, jak to k***a boli? Widzisz, jak to boli? Co, to ty żeś zaczął k***ać. Słuchaj, ja ci tylko, koleżku mówię, że kiedyś pewnego dnia trafimy na siebie i mam nadzieję, że będziesz się tak samo zachowywał jak tutaj. Ty myślisz, że jesteś Bogiem. Że będziemy się tak samo zachowywać jak tutaj, tak? Na starcie trzeciej części konferencji Robert Pasut w formie humorystycznego performance'u poinformował, że dzień przed eventem otrzymał informację o tym, iż jego rywal Wactoja wycofał się z walki ze względu na zły stan psychiczny. Nie przyszedł. Wczoraj wieczorem gole pachy dostaje informację druzgocącą, że Wactoja się wycofał. Nie chcę go teraz, słuchajcie, atakować. Nie chcę go wyśmiewać, chociaż oszukał mnie. Bardzo z powodu kontuzji? Nie, z powodu złego stanu psychicznego. Nie będę się z tego śmiał, chociaż dla mnie to nie jest powód wystarczający, żeby 3 dni po ogłoszeniu walki tak mnie wydymać, tak? Bo to było wydymanie. Dlatego, Wacław, ja ciebie rozumiem, ale mam dla ciebie prezent. Gdy pilna potrzeba twoja, zapraszam do Wactojtoja. Potężnie, dobrze zbudowane. Po odegraniu krótkiej scenki na sali pojawił się zastępujący rapera w starciu z Pasutem Dawid Mr. Ginold Rzeźnik, czyli streamer i jeden z członków YouTube'owego duetu Bungie, który ma już za sobą zwycięski debiut w klatce na Gali Fame 16, podczas której pokonał na punkty innego streamera Szymona Szymola Bessera. Panowie według wstępnych założeń będą bili się w formule K1 w małych rękawicach. Limit wagowy w tym starciu wyniesie 98 kg. Niedoszły rywal Pasuta zabrał głos zaraz po konferencji za pośrednictwem Instagrama, przepraszając widzów oraz włodarzy organizacji Fame MMA za swoją nagłą rezygnację z walki, jednocześnie podkreślając, że nigdy wcześniej nie zdarzało mu się w ten sposób postąpić. Następnie w skrócie napisał on o powodach rezygnacji ze starcia. Od lutego jestem mega zajechany psychicznie i wolno wracam do jakiejkolwiek formy. Mimo wątpliwości, myślałem, że dam radę stanąć do walki. Ostatecznie jednak muszę zrezygnować. Wiem, że moja decyzja może być trudna do zrozumienia. Przepraszam moich fanów, mojego niedoszłego rywala Pasuta oraz władze Federacji Fame MMA. Dla kogoś moja decyzja to oznaka słabości, okej. Dla mnie to odważna decyzja i przykład, że czasami trzeba skupić się na sobie. Wracając do przebiegu konferencji, po ogłoszeniu nowego rywala Roberta Pasuta, mikrofon wylądował w dłoniach Amadeusza Ferrariego, który po tym jak z ogromną pewnością siebie podtrzymał swoją narrację o zdecydowanej wyższości nad obydwoma rywalami w włączonym main evencie, po raz pierwszy odniósł się publicznie do wypowiedzi trenera Mirka Oknińskiego, krytykującego swojego podopiecznego za niekonsultowany z nim wyjazd do USA. Ferrari oznajmił, iż liczył się z tym, że jeśli poinformuje trenera o swoich planach, to ten nie wyrazi na nie zgody, a i tak już wcześniej zadecydował o tym, że chce polecieć za ocean, dlatego wolał zrobić to bez jego wiedzy. Wyraził także nadzieję, że łowca skór wybaczy mu niesubordynację i będą kontynuować współpracę. Wyjechałem do Ameryki, nie informując trenera, ponieważ jakbym go poinformował, to nie dość, żeby mi tak do tej Ameryki poleciał, to jeszcze miałbym gdzieś tam na sumieniu słowa trenera, że k***a, nie, co to...
że byłby na mnie zły. Wiedziałem, że będzie zły, więc postanowiłem po prostu polecieć, ale spójrzcie na to z innej perspektywy, że skoro trener tak bardzo się martwi, to dlatego, że wkłada całe serce w moje przygotowania i w momencie, jak on wkłada serce, a ja to pluwam, to jest na mnie no ja mam nadzieję, że wrócę do klubu, przeproszę trenera i będzie wszystko dobrze, a trener jest emocjonalny i kontrowersyjny, więc chciał się na mnie wyżyć w internecie, za to, co zrobiłem, to się wyżył. No ja mam nadzieję, że dalej będziemy współpracować, bo nie wyobrażam sobie trenować pod okiem nikogo innego. W wywiadach po konferencji Amadeusz zdradził również, iż wbrew powszechnie panującej opinii jego głównym celem wylotu do Stanów nie były treningi, lecz dopięcie pewnego deala, niezwiązanego z Free Fightami. Ferrari oznajmił również, iż zamierza wrócić do Stanów na dłużej i zjeżdżać do Polski tylko na kilka miesięcy przed walką, celem zrealizowania okresu przygotowawczego pod okiem trenera Oklińskiego, jeśli ten mu wybaczy. Nie musiałbym tam lecieć trenować, bo mam szukać treningów za cenę, skoro mam zajebisty klub i sztab trenerski tutaj, tak? Trenera Mirka. Ja tam poleciałem podpisać pewnego deala, a żeby nie zmarnować tego czasu, to przy okazji stwierdziłem, że będę tam też trenował. No, więc upiekę dwie pieczenie na jednym ogniu i udało się, powiedzmy. No. Ale co pewien deal, to coś, co z Bogzelem mieliście robić razem? Jakieś tam kolor? Nie, w ogóle coś odrębnego, co będzie mi przynosiło pieniądze i co wpłynie na resztę mojego życia. Ale nie mówimy o Free Fight, w sensie o jakimś tam temacie około frikowym, internetowym, tylko takie internetowym, tam... Internetowym? Tak, frikowym nie. Podczas finałowego panelu konferencji w dyskusji pomiędzy bohaterami składającego się z trzech zawodników main eventu, pierwsze skrzypce grał w Ferrari wspólnie z Błońskim, którzy prowadzili żywą oraz ostrą dyskusję, a Marcin Dubiel był niejako z boku całego sporu. Właśnie, Amadeusz, ty jesteś cwaniak właśnie do mniejszych, do ludzi, co dają wywiady. Nie da się. Ubliża? Nie da się. To mu jada, ty jesteś to nie mówi o szacunku, kurwa, śmieciu, bo obrażasz mojego trenera. Nie mów do mnie śmieciu. Śmieciem, słuchaj, obrażasz mojego trenera bezpodstawnie, do tak doświadczonej i starszej osoby nie masz szacunku, a zresztą mówisz o bliskich, jaki ty masz szacunek do swoich bliskich? Którzy ci w życiu pomogli, wbiłeś kurwa nóż w plecy, na przykład stewardowi. Ty mówisz o szacunku, spójrz kurwa sobie w oczy. Ciekawostką, którą zdradził Dubiel na konferencji, jest fakt, iż dostanie on pełne wynagrodzenie niezależnie od tego, czy dojdzie do jego walki z Ferrarim. Co ciekawe, największe kontrowersje oraz poruszenie wśród widzów nie wywołał na konferencji żaden z bohaterów majowej gali, lecz inny z zawodników, Adrian Polak, który na końcu trzeciego panelu podszedł do mikrofonu i zadał sugerujące pytanie Wiewiórowi, wprost pytając go, czy to prawda, czy na afterze po poprzedniej gali dosypał coś pewnej kobiecie do drinka. Nie było mi w tym miejscu, ale doszły mi takie głoski, że na poprzedniej gali na afterze dosypałeś coś komuś do drinka, pewnej kobiecie. Chciałem tylko usłyszeć co ciebie, ty chciałem tylko usłyszeć ciebie, czy to prawda, czy nie. Co ty, chłopie, czy nie? No kurwa nie, no co ty Okay. Ale co ty za jakieś pomówienia, Jakie pomówienia? Powiedziałem, no co ty pierdolisz w ogóle, od kogo to słyszałeś? No słuchaj, jeżeli chcesz, możemy się wgłębić do tego... Wychodzisz tutaj jakieś pomówienia, dupy, u nas, słuchaj, w kuluarach u nas między zawodnikami cały czas jest Adrian, dlatego zadałem ci o to pytanie. Adrian, zapytany przez prowadzących o posiadanie jakichkolwiek dowodów w tak wrażliwej sprawie, oznajmił, że rzekomo rozmawiał z ofiarą tego czynu, jednocześnie nie przedstawiając żadnych konkretnych oraz sprawdzonych faktów. Jakby bardzo dużo osób nas ogląda, takie hasła bardzo łatwo się mogą przyklejać, więc pytanie, czy to jest poparte czymś oskarżenia. Słuchaj, no, jeżeli chcecie o tym głębiej do tego wejść, jak najbardziej możemy o tym porozmawiać. Tak, chcę porozmawiać, kto ci powiedział. No, rozmawiałem z pewną osobą, którą no, podobno dosypałeś coś tam do drinka, ale nie wiem, chłopie, czy to jest prawda. Nie wiem, czy to jest prawda, wiesz, no... Adrian, jeżeli nie mamy jakby żadnych dowodów, czegoś do przedstawienia, chyba, że coś znajdziesz... Chodzisz tutaj, wiesz, i mnie pomawiasz. Nie, 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 ja ci tylko zadałem pytanie. No dobrze, ale wiesz, zadajesz pytanie... Ono jest sugerujące, nie? Rzeczy, wiesz o co chodzi, do k***a, stary. No nie powiedziałem, że to zrobiłeś. Dobra, Adrian, zadałem tylko pytanie, dobra, tyle ode mnie. Tak, skończmy ten temat, bo to jest niepotrzebne totalnie, dobra. Bardzo zdenerwowany Wiewiór po konferencji w wywiadzie dla Mateusza Kaniewskiego w ostrych słowach skomentował postawę Adriana Polaka, jednocześnie podtrzymując, że jego insynuacje są nieprawdziwe i bezpodstawne. To jest to pomysł, żebym miał komukolwiek coś dosypywać, jak ja się zajebiście k***a wie sam, żeby jeść jakąś laskę, nie potrzebuję nic dosypywać. Taka prawda, nie? Więc co to w ogóle jest za pomysł, pierdolenty, no. Ja bym w życiu czegoś takiego nie zrobił, a publicznie mnie pomawia, no. Że to jest skurwieństwo. Dziwna sytuacja, czy gadałeś z Polakiem, bo on gdzieś tutaj był jeszcze przez chwilę. Nie, nie gadałem, tylko przez telefon, ale on k***a jakieś pierdoły, o to chodzi, że mówi, że tak słyszał, no. Kontrowersyjne pytanie Polańskiego wywołało spore poruszenie w sieci, a głos w sprawie zabrał również Sylwester Wardęga, który wstawił na Twittera wymowne zdjęcie, które z przymrużeniem oka obrazuje sprzeczność zachowań Adriana Polaka, a całość podpisał słowami: strasznie słaba akcja ze strony Adriana Polaka na Fame MMA, to bardzo poważne oskarżenia. Jeśli dowody się nie znajdą, to mam nadzieję, że znajdzie się honor, by pojawiły się przeprosiny. Malik Montana został opluty przez fanów na koncercie, oświadczenie Youngmana w sprawie wydania za nim listu gończego, a Sentino po raz kolejny zawiódł swoich fanów oraz oszukał klub. Jeżeli interesują Was tego typu tematy, zapraszam na zaprzyjaźniony kanał Raptok. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Jeśli chcesz być na bieżąco z newsami ze świata Free Fightów, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Trzymajcie się, cześć!